O tym, jak ważne jest inwestowanie we własny rozwój oraz zdobywanie nowych umiejętności, takich jak na przykład autoprezentacja, przekonują uczniów kielskich szkół, zastępca prezydenta Kielc oraz przedstawiciele Biura do Spraw Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem Smart City. Okazją do nabycia tego typu doświadczeń może być praca w Młodzieżowej Radzie Miasta lub udział w hakatonie Idea Kielce. To jest bardzo ważne, żeby pokazać młodzieży, że oprócz tego, że praca z Młodzieżową Radą Miasta przygotowuje ich kiedyś do pracy jako przyszłych radnych, ale również może pokazać im, że obranie tej drogi może nauczyć ich działaniem z marketingiem, czy w biznesie, czy w jakimkolwiek innym przedziale naszego życia kiedyś dorosłego. Cały ten marketing, który jest wywołany wyborami, może im pokazać, jak później zaistnieć w świecie biznesu. A z drugiej strony może pokazać, jak działa samorząd. Tak naprawdę mogą dotknąć, w jaki sposób tam znajdują się pieniądze i jak je się wydaje. Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta drugiej kadencji odbędą się 27 listopada bieżącego roku. W jej skład wchodzi minimum 15 radnych, którzy reprezentują młodzież zamieszkałą na terenie Kielc. Rada powoływana jest na okres dwuletniej kadencji. Młodzieżowa Rada daje bardzo dużo takiej wewnętrznej siły też do działań. Uczy, jak występować publicznie, uczy tego przede wszystkim, jak współpracować z ludźmi i jak uczyć też być takim liderem dla społeczności lokalnej, ale też pracowniczej i tak dalej. Zdobywamy naprawdę mnóstwo kompetencji, przede wszystkim tych właśnie kompetencji miękkich, czyli uczących współpracy w grupie i pracowania z innymi ludźmi. Ale myślę, że najważniejsze jest to, że dzięki Młodzieżowej Radzie można dać coś dla miasta od siebie, żeby tutaj rozwijać nasze miasto, ale przede wszystkim też wziąć dla siebie, czyli uczyć się rozwijać siebie samego. Hackathon Idea Kielce to impreza towarzysząca Kongresowi Polityki Miejskiej, największemu w Polsce wydarzeniu poświęconemu tworzeniu i wdrażaniu polityk miejskich. Przedsięwzięcie skierowane do entuzjastów programowania i cyfryzacji odbędzie się w dniach 16-17 listopada w Centrum Kongresowym Targów Kielce. Mówi się, że to jest maraton programistyczny, ale tak naprawdę chodzi nam o pomysł. Chodzi nam o to, żeby w jakikolwiek sposób rozwiązać jakiś problem w mieście, który będzie dotyczył czterech obszarów. Środowiska, mobilności, przestrzeni miejskiej i komunikacji społecznej. Mogłaby być to na przykład gra partycypacyjna, bo będzie jednym z tematów. Natomiast nie chodzi absolutnie o to, żeby ktoś, kto się zgłasza, miał super umiejętności programistyczne. Absolutnie to nie o to chodzi. To może być równie dobrze rozwiązanie, które będzie narysowane i to będzie makieta aplikacji. Czyli ja bym chciała na przykład, żeby taka aplikacja weszła i znam sposób na jej rozwiązanie i wiem, jak ona wygląda. Wcale nie muszę umieć jej programować. Uczestnicy hackathonu będą mieli zagwarantowane pełne wyżywienie, strefę do odpoczynku oraz wsparcie specjalistów. Tam będzie kilkadziesiąt specjalistów z różnego rodzaju GIS-owych, machine learningowych, od chmury, od projektowania, od reklamy. Mogę wymieniać. I to są ludzie, którzy mogą na każde wyzwanie związane, każdy kreatywny pomysł, spojrzeć od dowolnej strony i często dopiero połączenie interdyscyplinarne takich właśnie specjalistów pozwala uformować nasz pomysł w coś, co da wartość dla mieszkańców. Na hackathon trzeba się zgłaszać w trzyosobowych zespołach. Nie jest to impreza skierowana tylko do szkół, nie ma też limitu wieku. To konkurs dla wszystkich. Dobrze by było, żeby ewentualnie ktoś, kto troszeczkę zna się na programowaniu, był jednym z członkiem zespołów, ktoś, kto zna się trochę na grafice i bardzo ważna osoba, ktoś, kto będzie umiał ten pomysł sprzedać przed jury, bo na końcu będą 3-5 minut prezentacji, gdzie trzeba będzie swój pomysł po prostu sprzedać. Ubiegłoroczny hackathon cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział 170 osób. W organizację wydarzenia włączyły się największe kielskie uczelnie, firmy prywatne, mentorzy i urzędnicy. Rejestracja uczestników prowadzona jest do północy 11 listopada na stronie hackathon.kielce.eu. Imprezą interesuje się wiele osób. Tak, wydaje mi się bardzo interesujący. Najbardziej możliwość jest sprawdzenia właśnie swoich umiejętności, takich bardziej zaawansowanych już technikach programowania niż na przykład na informatyce zwykłej, jak mamy w szkole, oraz możliwość pracy w grupie ze znajomymi. Projekt bardzo interesujący i wydaje mi się, że wezmę w nim udział, choć nie wiem, czy podołam, ale spróbuję chociaż wziąć udział i spróbować jednakże zdobyć chociaż jakiekolwiek doświadczenie. Rozważam to dlatego, że nie jest jakaś wymagana bardzo duża wiedza informatyczna. No i ciekawie to wszystko brzmi, tam nowe doświadczenia będzie mieć i no i ogólnie zaciekawiło mnie to bardzo. Tego typu prezentacje wspomnianych wyżej przedsięwzięć odbyły się w tym tygodniu w 15 kielskich szkołach średnich. Warto uświadamiać młodzież, warto, żeby ta młodzież wiedziała, że
powinni inwestować we własną edukację, a tego typu spotkania umożliwiają im przekazanie pełnej informacji na temat tego, co się dzieje w mieście, jak dużo jest imprez, programów, które są skierowane do młodych ludzi, żeby w przyszłości mieli możliwość takiego pełnego brania w swoje ręce swojej przyszłości zawodowej.